tak się mówi w Ameryce? To jest skandal po prostu. Błagam, wytnij, proszę cię. Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie, Marek Skowroński i zapraszam na kolejny program TV Antena. Dzisiaj z filmowego serca Manhattanu, z filmowego polskiego serca Manhattanu, odbywa się Polski Festiwal Filmów w Nowym Jorku. Maj to miesiąc festiwali, a przynajmniej tego jedynego, najważniejszego filmowego w Cannes na południu Francji. Tu w Ameryce mamy Hollywood, Oscary i nasz nowojorski Festiwal Filmów Polskich. W tym roku już po raz czwarty Polacy, Nowojorczycy, Amerykanie będą mogli obejrzeć to, co najlepsze w polskim kinie. Niezmordowana promotorka Hania Hartowicz, osoba, która to wszystko wymyśliła i organizuje co roku, stara się promować nasze krajowe produkcje znad Wisły. Przekonać Nowojorczyków, że mamy dobre kino, na które warto chodzić. Ja chodzę na festiwale filmu polskiego od paru lat na Nowym Jorku i na ogół są to filmy dobre. Są to filmy dołujące, smutne, pokazujące trudną polską rzeczywistość, ale są to filmy artystyczne, artsy movies, jak mówią tutaj, więc na pewno nie jest to jakiś dowód na to, że polskie filmy są złe. Nareszcie po wielu latach, jak ktoś powiedział, wdzięcznie zapaścił, coś się zaczyna buzować w polskich filmach. Nie, rzadko oczywiście oglądam polskie filmy. Ostatnio widziałem na festiwalu w Tajlandii, w Bangkoku i ten film się bardzo dobrze bronił na tle innych, ten, który widziałem akurat. Zresztą tam byłem też w jury na festiwalu w Bangkoku. Czy uważasz, że Amerykanie są w stanie chodzić na polskie filmy? A zależy, którzy. Jeżeli tak, to tylko ci, którzy doceniają europejskie kino i tylko ci, którzy ich wyłącznie nie są na tyle leniwi, żeby czytać subtitles. No, taka jest prawda. I like Polish movies a lot. We just saw what was it, Knife in the Water, which of course is really famous. We saw Krótkie filmy o miłości. Also. Każdy festiwal musi mieć swoje gwiazdy. W tym roku zaproszono znane aktorki Sonię Bohosiewicz i Kasię Figurę oraz słynnego scenografa panią Magdę Dupont. Sama zgłosiła się znana z seriali Ania Mucha. Zaproponowała, że będzie zapowiadać filmy. Już na rozpoczynającym festiwal bankiecie widać było, że jest ciągle bardzo popularna wśród Polonii. Długo rozmawiała z aktorką Elżbietą Czyżewską, chętnie pozowała do zdjęć. Nie wszystko jednak chciała, aby pokazać w tym reportażu. Błagam, wytnij ten sernik. Proszę cię. Może uwierały ją buty, bo z trudem się poruszała. Najlepsza polska aktorka filmowa roku 2007, Sonia Bohosiewicz, potwierdziła, że polskie kino ruszyło z miejsca. Nie jest jeszcze tak znana za granicą, nie czuje się gwiazdą, wolała więc, aby zapamiętać ją w dwóch odbiciach. Czy czuje się gwiazdą? Nie, absolutnie nie. Czemu mam się tak czuć? Wiesz co, 4 dni temu byłam na planie u pana Dariusza Zawisilaka. Robiliśmy ostatni dzień takiego projektu opartego na balladynie słowackiego, ale jest to taka współczesna wersja. I spotkałam się na planie z panią Faye Dunaway. Zagrała w tym filmie i przy niej zorientowałam się, że absolutnie nie jestem gwiazdą. Mówi się w Ameryce, że jest dobre kino i polskie kino. Czy ty się z tym zgadzasz? Tak się mówi w Ameryce? To jest skandal po prostu. Oczywiście, że tak nie jest. Jest czasami i dobre polskie kino. Już od kilku lat jest takie przełamanie i zaczęły się znowu dobre filmy, bo oczywiście nie mówimy też o tych filmach, które kiedyś były i były dobre. Ale pojawili się młodzi ludzie, którzy już nie myślą kategoriami, wiesz, takiego amerykańskiej strzelaniny i dużej ilości klnięcia. Tylko zaczęli, wiesz, myśleć, telefon do ciebie. No. Zabrałeś parasol. No wiesz co, kilka lat temu widziałam bardzo dobry film pana Lekkiego, Moje miasto. Eddie był cudnym filmem, polecam też nasz film, Rezerwat, wiesz, wiele innych jeszcze, Wesele Smarzowskiego, Warszawa, Warszawa. No, fajne są filmy, niektóre. Najważniejsze, że pierwszego dnia publiczność dopisała, a filmy się podobały. Rewelacja, uwielbiam Kolskiego filmy, balladowy, bardzo mądry, wzruszający.
czyste piękno. Takie filmy, gdybym był reżyserem, pewnie bym robił, ale może nie tak dobre. Rewelacyjny, fantastyczny, jakkolwiek nie przepadam za Kolskim, to Kolski po prostu wyszedł z Kolskiego. To jest zwyczajnie majstersztyk, może niezwyczajnie, ale nadzwyczajnie. Polecałbym wszystkim, do zobaczenia. No i hojny główny festiwalowy sponsor nie zapomniał i w tym roku o kinomanach. Żywiec! Trochę gorzej było z Opening Night, rozpoczęciem festiwalu. Zabrakło światła, reflektorów, błysku aparatów fotograficznych. Mimo że Ania Mucha przywitała wszystkich po angielsku, jakoś to się nie kleiło. I always dreamed about saying, ladies and gentlemen, when Andrzej Wajda was receiving an Oscar, he said, I'm going to speak in Polish, because I like to say what I think, and I think in Polish, always. Andrzej Wajda is my master, my teacher, and my director. My name is Anna Mucha, and I'm going to speak Polish tonight, as I said. Good evening. Szkoda też, że para prowadzących nie domówiła się co do ubiorów, bo strój i wygląd aktora Krupy ani nie pasował do wieczorowej kreacji pięknej Ani. No bo przecież mówimy o festiwalu, a nie o przeglądzie filmów studenckich w małomiasteczkowym DKF-ie. Sama Ania potwierdziła, że dobór filmów jest naprawdę dobry. Ja naprawdę muszę się zastanowić nad odpowiedzią na to pytanie. Ten festiwal, ten polski festiwal, który tutaj jest i który tutaj trwa, jest najlepszym świadectwem na to, że można wybrać się kilka fajnych filmów. Kilka naprawdę dobrych filmów. I pani Hani, która jest organizatorką tego festiwalu i dyrektorką tego festiwalu, udało się prawie nie popełnić błędu. No jest przede wszystkim bardzo zdecydowanie polecam Plac Zbawiciela, duetu Krause, Kos Krause. Doskonały. Depresyjny, ciężki, polski, świetny. Jasminum, niezwykle zmysłowe kino. Takie rzeczywiście, tak, zmysłowe, takie aż można poczuć. Dalej, Słońce i Cień, który był także na otwarciu tego festiwalu. Niezwykle mądry, wzruszający film dokumentalny. Sztuczki, które właśnie się skończyły. No, naprawdę trzeba się nieźle czasami nagimnastykować, żeby spowodować, żeby poszło wszystko po naszej myśli, a ten film jest fantastyczny. Kończymy!